Magazyn telewizji w Polsce 24. Proszę państwa, 16 września wejdzie w życie decyzja niemieckiego rządu o kontroli na granicach z krajami, które z tym krajem graniczą. No i właśnie jest pytanie, co się będzie działo, dlatego że jak na razie ze strony polskich władz żadnej reakcji nie ma. Donald Tusk mówi, że trzeba przedyskutować tę sprawę na forum Unii Europejskiej, zamiast w ramach retorsji wprowadzić taką kontrolę na polskich granicach, bo mamy przypadki, to notowane od kilku miesięcy, że po prostu policja niemiecka podrzuca nam imigrantów, wysadza ich na moście albo przewozi na polską stronę. I tutaj na portalu W Polityce mamy tekst, który o tym mówi, powołując się na niemiecki dziennik Bild, który podaje, że od października 2023 roku do Polski zawróciła policja niemiecka 4600 osób, ale również zawracano do Czech, Austrii, Szwajcarii ogółem 293 osoby, a od 16 września no już będzie trochę gorzej, bo rzeczywiście może się zdarzyć, że tak jak pisze niemiecki dziennik Bild, tych imigrantów mogą trafiać do krajów ościennych. A wracając jeszcze do tego oryginalnego materiału w gazecie Bild, proszę jeszcze raz od początku nam, o właśnie, taki tytuł jest: Europa gotuje się ze złości, bo w ten sposób, to znaczy wyrzucając tych imigrantów nielegalnych do krajów ościennych, Niemcy chcą sobie poradzić z kryzysem azylowym. I minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser ogłosiła kontrolę, jak już państwu wspomniałam, i nie podoba się to, jak pisze Bild, krajom sąsiadującym z Niemcami. Wiele państw Unii jest wściekłych na Niemcy. I tutaj cytuję gazeta wypowiedzi różnych przywódców europejskich, tudzież stanowiska ich krajów. Austria chce odmówić przyjęcia migrantów, a premier Polski, podobno zdaniem Bilda, nazywa niemieckie kontrole graniczne niedopuszczalnymi i uważa, że układ Schengen jest zawieszony, a zamiast tego Niemcy powinny uczestniczyć w ochronie zewnętrznych granic. I jest też reportaż z granicy polsko-niemieckiej z tytułem zatytułowany Nielegalna imigracja. Migracja tutaj zostanie zatrzymana. No nie tyle zatrzymana, co będą ci migranci przerzucani. A na naszej antenie pan profesor Michał Drzonek z Uniwersytetu Szczecińskiego mówił o tym, jak ważne jest to, żeby pilnować po prostu zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Proszę posłuchać. Niemcy najwyraźniej przestali sobie radzić z imigrantami, którzy wjechali w ciągu ostatnich lat na teren Unii Europejskiej, a premier Viktor Orban w tych czasach, kiedy rządziła jeszcze Angela Merkel, w zasadzie zachował się tak, jak wymagają tego traktaty europejskie, ponieważ kraje, które posiadają zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, powinny dbać o to, żeby tę granicę nikt nie przekraczał, kto nie ma do tego uprawnień. Viktor Orban, kiedy Angela Merkel zapraszała przybyszów z Afryki czy Azji, zachował się no, racjonalnie. On tak naprawdę zachowywał się wówczas według zasad, które przecież wszystkie państwa Unii Europejskiej sformułowały, gdy chodzi o obronę granic. Podobna sytuacja miała miejsce, kiedy na polską granicę napierali i napierają, rzecz jasna, jeszcze tak zwani transgraniczni wędrowcy, którzy są przywożeni z różnych krajów przez reżimy białoruski i rosyjski. I tu również Polska wykazuje się właśnie tym, czym powinien się wykazać kraj, który posiada, powtórzmy raz jeszcze, zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. No właśnie, wspominałam państwu o tym, że Bild publikuje reakcje innych państw europejskich, tudzież przywódców innych państw europejskich na tę decyzję Niemiec. To jest ten tytuł, że Europa gotuje się ze złości. No i Austria, na przykład minister spraw wewnętrznych Austrii powiedział, że odmówią przyjęcia odrzuconych na niemieckiej granicy migrantów, dlatego że wewnątrz europejskich kontroli granicznych takie odmowy przekroczenia granicy są w ogóle
ogóle zdaniem ministra niedopuszczalne. No i jeszcze inne wypowiedzi. Premier Grecji również, jak pisze Bild, się pieni. Jako kraj pierwszego przyjęcia Grecja nie będzie ponosić nieproporcjonalnie dużego ciężaru tylko dlatego, że znajduje się na zewnętrznej granicy Unii. No i również holenderska minister, choć okazała zrozumienie dla niemieckich planów, ogłosiła, że Holandia nie przyjmie z powrotem żadnych odrzuconych imigrantów. I tutaj Francja, obawy co do tego, czy skuteczne wdrożenie kontroli granicznych byłoby zgodne z prawem europejskim. Przypomnieli sobie niektórzy politycy o tym, że jest coś takiego jak prawo europejskie. Ale zrozumienie płynie ze Szwajcarii. Niemcy mają prawo, to jest odpowiedzialność poszczególnych państw członkowskich. Rzecznik Sekretariatu do spraw migracji powiedział tak tej gazecie. A my wracamy do tych spraw, które są związane stricte z tym, co się dzieje w Polsce, to znaczy z próbami skłócenia środowiska sędziowskiego poprzez zapowiedź rozlicznych działań pana Adama Bodnara, resortu sprawiedliwości, wprowadzenia projektów ustaw, które godzą w niezależność, w godność, w status sędziego, ale także w dalszym ciągu próbują demolować porządek prawny Polski, bo zapowiadane są również ustawy, które mają zmierzać do tego, żeby zmienić Sąd Najwyższy, a kończą się prace w Sejmie nad ustawami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego, więc KRS też jest na celowniku, więc trzy takie filary, proszę państwa, trzy filary konstytucyjne polskiej demokracji, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Krajowa Rada Sądownictwa są zagrożone działaniami koalicji 13 grudnia. Pani prezes Manowska, Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, wczoraj wydała takie bardzo mocne oświadczenie w sprawie tego, co się dzieje na tej, jakby to określić, żeby nie używać zbyt mocnych słów, na tym stosunku polskiego rządu 13 grudnia do tych instytucji, o których wspomniałam. I pani profesor Manowska napisała w tym swoim oświadczeniu: już same zapowiedzi represji ze strony rządu względem sędziów stanowią brutalny atak na niezawisłość sędziowską, a ich realizacja będzie oznaczała destrukcję wymiaru sprawiedliwości. Represje te dotknąć mogą grupy ponad 3000 sędziów, którzy z powodzeniem przeszli prawem określoną procedurę awansową. Zapowiedziane działania porównać można jedynie z represjami, jakie spotkały sędziów w okresie stanu wojennego ze strony reżimu komunistycznego. To są ostre słowa, ale panie dzielnie stają w obronie polskiej praworządności. Pani Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Julia Przyłębska również na dość, powiedziałabym, bezczelną wypowiedź marszałka Sejmu Hołowni odpowiedziała też na łamach portalu w polityce.pl między innymi, a w Sejmie pani Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, w czasie składania sprawozdania z działalności tej rady powiedziała, co następuje. Krajowa Rada Sądownictwa wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzianych przez rząd politycznych zmian, które zmierzają do usunięcia sędziów powołanych od 2018 roku z zawodu i do ich politycznej weryfikacji. Zdecydowany sprzeciw wobec kategoryzowania sędziów oraz wobec wszelkich prób ich weryfikacji oraz poniżania, które prowadzą do naruszenia niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Arbitralność i jawna niesprawiedliwość tego rodzaju rozróżnień jest wręcz oczywista i obnaża stricte polityczną, a nie prawną motywację i charakter anonsowanych represji. Zapowiadana przez ministra sprawiedliwości procedura czynnego żalu to oczywiste w swej historycznej wyrazistości nawiązanie do samokrytyk składanych przez osoby, które podpadły władzy w realiach ustrojowych Związku Sowieckiego czy też stalinowskiego początku PRL. No właśnie, to szokujące, co się dzieje, jeżeli chodzi o pomysły resortu sprawiedliwości, a właściwie całego rządu. Donald Tusk stoi na czele tego rządu, nie można obarczać ministra Bodnara, że tak sobie działa na własną rękę. Bo co prawda te wszystkie decyzje będą zapisane na jego konto, bo jedyny podpis Donalda Tuska, jaki istnieje, jeżeli chodzi o tak zwaną deformę sprawiedliwości w Polsce i praworządności,
To był na dokumencie, który powoływał nielegalnie neoprokuratora krajowego, pana Korneluka. To jest jedyny podpis Donalda Tuska, który no, będzie świadczył na jego niekorzyść w przyszłości, jeżeli władza się zmieni. I można powiedzieć, proszę państwa, że zapowiadana przez Donalda Tuska demokracja walcząca ma swój wyraz w swojej takiej odnodze polityce przykrywkowej, bo co się złego nie wydarzy, albo jaki błąd nie popełni Donald Tusk, albo co może obywateli zirytować i zmienić trochę nastroje w stosunku do obecnie panującego rządu, natychmiast jest przykrywany jakąś spektakularną akcją służb specjalnych, policji, resortu sprawiedliwości. I taka miała miejsce. Zatrzymano na lotnisku pana posła byłego europosła Ryszarda Czarneckiego z wielkim hukiem i pan poseł Czarnecki wczoraj późnym wieczorem został wypuszczony z prokuratury w Katowicach, która wysłuchiwała jego wyjaśnień. Oczywiście zgarnięty był na lotnisku Okęcie, kiedy wracał z zagranicy, a nie jak usiłuje się wmówić. Usiłowało się na początku mówić, usiłował wyjechać za granicę. No i pan poseł Czarnecki był dzisiaj naszym gościem na antenie telewizji w Polsce 24 i między innymi tak ocenił to, co się wydarzyło. Przede wszystkim ja, uwaga, wracałem do Polski, a nie z Polski wylatywałem. A więc można było mnie do prokuratury zaprosić, można było ewentualnie przyjechać do mnie do mieszkania, gdzie się udawałem. No, ale wolano zrobić pokazówkę. Według mojej wiedzy nie była to decyzja na pewno CBA, tylko wyżej. Tak to mi wprost powiedziano. Natomiast no, myślę, że to się układa pewną logiczną całość. Są takie polityczne igrzyska, bo ta władza tylko to potrafi zrobić. Jeszcze o igrzyskach w dalszej części swojej rozmowy na naszej antenie pan poseł Czarnecki mówił. To są igrzyska, to jest teatr, to ma być spektakularne, to ma pokazać temu twardemu elektoratowi obozu rządzącego, że oni tu działają, prawda, i tych złoczyńców z PiS-u ścigają. Natomiast no, to ile te igrzyska potrwają? Myślę, że potrwają długo, teraz mówię, to nie jest tak, że, bo niektórzy mówią, no tak, to jest chwilowe, może po wyborach prezydenckich się skończy. Nie, nie skończy się. No tutaj walka klasowa, jak to marksiści mówili, ona się rozkręca w miarę trwania tejże rewolucji, więc myślę, że to jest po prostu pewna metoda sprawowania władzy, pewien sposób prowadzenia polityki przez tą ekipę, takie spektakularne akcje, gdzie oczywiście można tego wszystkiego uniknąć. Można pana ministra Romanowskiego przyjąć w prokuraturze normalnie, a mnie do prokuratury zaprosić. Prokurator przedstawił Ryszardowi Czarnockiemu dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy powoływania się na wpływy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych i żądania następnie przyjęcia od rektora Kolegium Humanum Pawła Cze korzyści majątkowej w łącznej kwocie ponad 92 tysięcy złotych oraz korzyści osobistej w postaci uzyskania przez żonę nierzetelnych dokumentów podświadczających ukończenie studiów podyplomowych na tej uczelni. A Prawo i Sprawiedliwość decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego zawiesiło pana posła Czarneckiego, byłego europosła Czarneckiego w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. A dzisiaj pytany był również pan prezes Kaczyński o tym, jakie będą dalsze losy właśnie pana Czarneckiego. No i po tym zawieszeniu powiedział, nie mam prawa do wyrzucania go z partii. Czarnecki będzie odpowiadał przed sądem partyjnym, jeżeli się potwierdzą te zarzuty. No właśnie, proszę państwa, bo jeszcze, chociaż już niektórzy o konstytucji zupełnie zapomnieli, jest taki przepis w konstytucji, który mówi o tak zwanym domniemaniu niewinności, dopóki pan poseł Czarnecki nie będzie skazany prawomocnym wyrokiem, należy domniemywać, że jest niewinny. Ale to spektakularne zatrzymanie posła Czarneckiego na Okęciu miało też swoje skutki dla innych osób, szczególnie tych, którzy z Okęcia odlatywali albo na Okęcie przylatywali. I napisał o tym w mediach społecznościowych pan europoseł Waldemar Buda. Proszę zobaczyć, no właśnie. Wczoraj o 16:35 miałem lot do Brukseli. Ponoć o 16:00 zatrzymywali posła Ryszarda Czarneckiego. Nie wiem, czy on jest winny, czy nie, ale takiego
i tutaj brzydkie słowo, i pokazówki do tej podłej władzy to jeszcze dawno nie było, pisze pan poseł Buda. Większa część lotniska zamknięta, korek 3 kilometry, ludzie w panice, opóźnienia, odprawy ograniczone do kilku stanowisk. Ile to kosztowało, ile ludzie i lotnisko na tym stracili? Czy nie mogli go zatrzymać, jak wsiadał do samochodu albo pod domem? I ostre sformułowanie na końcu. Mogą państwo przeczytać, bo nie przejdzie mi to przez usta. Tak to było i na naszej antenie również pan poseł Czarnecki mówił, że nie widzi przeszkód, żeby stawić się w prokuraturze, jeżeli by dostał takie wezwanie, ale takiego wezwania nie dostał, nie zatrzymano go w domu, tylko no, sparaliżowano na jakiś czas polskie lotnisko Okęcie i wprawiono w pewien niepokój tam przebywających ludzi, bo z takimi szykanami to się zatrzymuje groźnego terrorystę, mordercę, nie wiem jeszcze jakie można by było tutaj użyć określenia, ale nie byłego polityka, znaczy aktualnego polityka, ale byłego europosła, który no raczej nie sprawia wrażenia groźnego dla otoczenia i też nie usiłował uciec z tego lotniska, tylko właśnie na to lotnisko przyleciał. No ale proszę państwa, mamy teraz sprawę związaną z ministrem sportu. Minister sportu robi porządki, kłóci się z Komitetem Olimpijskim, Polskim Komitetem Olimpijskim, a właściwie z jego prezesem, no i z różnymi związkami i chce tutaj zamknąć kranik dla niektórych uczestników tego życia sportowego, a szczególnie Legii, bo z Legią, proszę państwa, pan minister Sławomir Nitras ma zadawnione takie, no powiedziałabym, pretensje, dlatego że jeszcze na 3 dni przed tym, zanim został ministrem, to no, na Legii Warszawa, proszę państwa, te oprawy bywają czasami szokujące. No i taka jedna z opraw się ukazała, a ona miała miejsce w związku z tym, co jeszcze nie minister, ale polityk ówczesnej opozycji dochodzącej do władzy powiedział na temat zajść, które miały miejsce na wyjazdowych meczach tego klubu sportowego. No i tutaj sobie pozwolili kibice na tej słynnej żylecie, na takie oprawy, które państwo widzą właśnie na ekranie. No i pan minister Nitras powiedział, że tutaj kończy się finansowanie Legii, no na przykład z takiego funduszu, który ma za zadanie wspieranie promocji Polski za granicą. Proszę posłuchać. Polska organizacja turystyczna nie ma obowiązku finansowania klubów sportowych. Polska organizacja turystyczna ma promować Polskę jako kraj, jako destynację turystyczną za granicą, ma dbać o wizerunek Polski. Ja Legię Warszawa przestrzegałem już rok temu. Jeśli ktoś nie daje rękojmi, że udział w rozgrywkach międzynarodowych takiego zespołu promuje Polskę, pokazuje pewno pozytywne wartości, tylko kojarzy się z awanturą, kojarzy się z wulgarnością, z bijatykami, to ja się kibiców Legii nie boję, ale ja w tej sprawie będę bardzo, bardzo konsekwentny. No właśnie, zobaczymy, kto w tej wojnie zwycięży, czy minister sportu Sławomir Nitras, czy kibice Legii, no ale ja bym nie radziła się żadnemu politykowi z koalicji 13 grudnia pokazywać na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Swego czasu, kiedy dawno, dawno temu jeden z wicepremierów się na tym stadionie pojawił i został przedstawiony przez spikera, no spotkał się z bardzo, powiedziałabym, wulgarną reakcją i od tamtej pory no jednak z dużym, powiedziałabym, zastanowieniem politycy przyjmują zaproszenia na różnego rodzaju imprezy sportowe, bo nigdy nie wiedzą, co tam może ich spotkać. Kibice wyrażają swoje emocje w sposób bezpośredni, bez owijania w bawełny, no i nie zawsze to, co robią politycy, im się podoba, czemu dają wyraz. Ale proszę państwa, my rozmawiamy o tym, co się dzieje w tej takiej polityce, powiedziałabym, dotyczącej tych ludzi rządzących, związków sportowych, posłów, polityków innego rodzaju, ale przecież najważniejsze rzeczy dzieją się wokół nas, dzieją się w gospodarce, dzieją się wobec tego, co dzieje się także, jeżeli chodzi o ceny energii i co sprawia, że wiele zakładów przemysłowych albo plajtuje, albo przenosi swoją produkcję tam, gdzie ona jest tańsza, bo energia jest tańsza.
albo jest źle zarządzanych. I jedna z największych firm transportowych w Polsce i w Europie, to znaczy PKP Cargo, PKP Cargo planuje zwolnienia ponad 4000 osób i owszem, zapewnia jakieś tam pomysły, czy przedstawia jakieś pomysły na to, żeby część z tych osób znalazła zatrudnienie w innych firmach o podobnym profilu, ale przede wszystkim do dzisiejszego dnia nie został przedstawiony rzetelny plan naprawy sytuacji tej firmy. Nie ma, proszę państwa, pomocy ze strony Polski, polskiego rządu, bo przecież taka pomoc publiczna może być za zgodą Komisji Europejskiej udzielona, ale nie jest. No i teraz mamy informację, którą przekazali kolejarze z sekcji kolejarzy NSZZ Solidarność w Łodzi, którzy alarmują, że w ramach wypowiedzenia wręcza się wypowiedzenia kobietom w ciąży. To łamanie podstawowych praw człowieka, zaznaczają związkowcy. Czyżby prawo w naszym kraju zostało przestało całkowicie obowiązywać? Działania takie nie były prowadzone nawet w czasach zniewolenia komunistycznego w latach PRL-u i są skrajnym przykładem braku elementarnego szacunku do kobiet, będąc w sprzeczności do głoszonych haseł przez obecnie rządzących. No więc warto by było, żeby te ugrupowania obecnie rządzące, które na swoich sztandarach w wyborach niosły hasła dotyczące prawa kobiet i obiecywały, że tych praw będą strzegły, chroniły albo nawet je rozszerzały, żeby się zainteresowały tą sytuacją. Bardzo czekamy na to, co powie Lewica, co powie Trzecia Droga, jak to wszystko będzie wyglądało. I jeszcze ostatnia informacja z ostatniej chwili, że Narodowy Bank Polski zawiadomił prokuraturę w sprawie działań Hołowni i Gawlika. Chodzi o wniosek o postawienie przed Trybunał Stanu prezesa Glapińskiego. Będziemy ten temat na naszej antenie jeszcze poruszać w ciągu najbliższych dni, bo to jest bardzo ważna sprawa. Pozycja Polskiego Banku Centralnego to jest coś, co jest, powiedziałabym, już czwartym filarem naszej niepodległości, naszej demokracji, oprócz tych, które wcześniej wymieniłam. Dziękuję państwu bardzo. Teraz bez spiny, a ja z państwem się jeszcze spotkam dzisiaj w programie Bez Cenzury. Proszę z nami zostać, proszę uważnie śledzić naszą antenę, wiadomości z pierwszej ręki i wiadomości, które gdzie indziej nie są przekazywane.